Dzieci, jak śniadanko? Też mamusiu, ja zawsze. Zaraz szkółka. Super, szkółka! Witajcie! Zagramy dzisiaj w podchody. Przygotowałam dla Was zadania. Zaraz pójdę je schować. Miłej zabawy! Weselmy się i radujmy się w nim, i radujmy się w nim. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Posłuchaj historii biblijnej. Po ukrzyżowaniu ciało Pana Jezusa zostało złożone w grobowcu i było pilnowane przez strażników. Wczesnym rankiem kobiety poszły do grobu, by namaścić ciało. Szły zasmucone, wspominając te wszystkie straszne wydarzenia. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. W drodze zastanawiały się też, jak wejdą do grobu. Przecież grób zakryty był ogromnym głazem. Ale gdy przybyły, zobaczyły, że kamień jest odsunięty. Jak to możliwe? Kto odsunął ten ogromny głaz? Chciały zajrzeć do grobu i wtedy zobaczyły jasną postać anioła, który powiedział: Szukacie Jezusa ukrzyżowanego? Nie ma go tu, zmartwychwstał. Idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom, że Pan żyje i zmartwychwstał. W drodze powrotnej spotkały zmartwychwstałego Jezusa. Witajcie. Zwrócił się do nich, a one upadły do jego stóp. Co za radość! Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa my możemy mieć życie wieczne. Pan Jezus powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Uwierz w Pana Jezusa, bo On umarł za każdego z nas. Oddaj Mu swoje życie, bo tylko On jest drogą do nieba. Panie Jezu, dziękuję, że Ty za mnie umarłeś. Przebacz mi mój grzech. Oddaję Ci moje życie. Amen. Thank you.
trzy, cztery. 8 kroków w lewo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Gdzie tam masz? O, tutaj! Wykonaj pracę plastyczną. Cześć! Cześć! Dzisiaj będziemy malować na kamieniach, bo jak wiecie, to kamień był odsunięty z grobu Pana Jezusa, a się okazało, że grób jest pusty. Dzisiaj będziemy malować na kamieniach. My już przedtem namalowaliśmy pszczółeczkę na kamień. Wy możecie namalować coś innego, co chcecie. Mi akurat będzie potrzebna brązowa farba, zielona, żółta i niebieska. To bierzemy się do roboty. Ja potrzebuję zielony i biały. Mikołaj, co będziesz rysował? Ja będę rysował słoneczko i trawy. Mhm. A Maciek, ty? To samo. To samo? Okay. Tylko, że z drzewem. Mhm. Teraz rysuję niebo. Moje niebo jest teraz białe. Ja jeszcze dokończę słoneczko. Ja namalowałem trawę i słońce. Bo lubię, jak jest ciepło i jest lato. Ja namalowałem trawę, drzewo, niebo i słoneczko. Polecam wam rysować na kamieniach. Naprawdę fajnie. Co tu jest? Pokonaj tor przeszkód. Brawo! Udało wam się wykonać wszystkie zadania. Do zobaczenia!